Cześć. Cześć, coś zaczyna. A! Mi bije. Witajcie w kolejnym odcinku Zasilacza. Dzisiaj trochę o zemście. No, mam nadzieję, że... Nie, w sumie to nie mam nadziei, ale biliście się kiedyś z rodzeństwem? To wiecie, jak to jest. Jak to działa. Że jedna mała rzecz napędza kolejną. Przejdziemy teraz do 24 rozdziału Księgi pierwszej Samuelowej i tam od 5 wersetu potem wybrany fragment. I rzekli wojownicy Dawida do niego: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał wtedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. I rzekł do swoich wojowników: broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz mojemu Panu, pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Dla mnie w ogóle jest to takie śmieszne, bo Dawid tutaj jest podpuszczany, że Bóg wydał Saula w jego rękę, w jego ręce. I co robi Dawid? A obetnę mu kawałek ciuszka, nie? Bo to nie jest tak, że on się przymieszał do jego zabicia, a później go ruszyło sumienie, tylko on w pierwsze tempo uciął ciuszek i to spowodowało u niego wyrzut sumienia. Tak, bo tu jest, to jest ciekawa interpretacja proroctwa, jak mówią: tak, to jest ten proroczy dzień, będziesz mógł zrobić cokolwiek będziesz chciał ze swoimi wrogami. Więc Dawid myśli: co ja bym chciał zrobić z wrogami? Może uciąć kawałek płaszcza. Tak. I potem ruszyło go sumienie. Ale to jest takie niesamowite, bo w sensie tak na tak na logikę, ja przynajmniej tak bym miał, gdybym był pewnie w takiej sytuacji, to właśnie ja bym na początku pomyślał o takiej faktycznej zemście, rzeczywiście o, nie wiem, może pozbyciu się Saula i ewentualnie później zrobiłbym coś mniejszego, a Dawid samo ucięcie płaszcza traktuje jako podniesienie ręki na pomazańca Boga jako grzech, zło i nie chcę tego robić następnym razem. I to jest dla mnie, to jest taka pokazana dla mnie taka gradacja, nie wiem czy gradacja jest dobrym słowem, ale to jak bardzo Dawid ocenia co jest dobre, a co złe. Tak, jak miał bardzo czułe sumienie. Tak, tak, dokładnie. I decyduje się, że i zresztą to doświadczenie zmienia może nie całkowicie, ale będziemy później widzieć w Dawidzie już tą narrację, że nie podniosę ręki na pomazańca Pana przy ani jednej nadarzającej się kolejnej sytuacji. I w ogóle to mówi nam też o tym, jak to jest ważne, żeby mieć jednak własne sumienie, bo były potrzeby tych kolegów, być może wydaje mi się, że każdy z nas znalazł się w takiej sytuacji, gdzie ktoś albo z pracy, albo w szkole były potrzebne, żeby coś zrobić i pytanie, czy to zrobimy, bo presja społeczna jest, żeby to zrobić. Wszyscy oni czekali, żeby stać się wolnymi, żeby musieli się tułać w tych jaskini, więc nacisk był ogromny, a jednak Dawid nie zabił Saula, chociaż mógłby to zrobić. Tym bardziej, że łatwo jest, przynajmniej wydaje się, że w obecnych czasach, tym łatwiej jest uwierzyć, że Bóg nie działa, coraz rzadziej działa tak bardzo samodzielnie, raczej działa przez ludzi, więc ja o wiele łatwiej byłoby mi uwierzyć, że to Bóg mnie posłał, żebym rozwiązał ten problem, a jednak Dawid mówi: nie, to jest wbrew tego, co wiesz, w co wierzę, więc Boże, jak chcesz, to w inny sposób ty, nie ja. Prawda? To myślę, że też fajnie nawiązuje do tego, co mówiliśmy już trochę wcześniej, że jest takie ogólne powołanie, które Bóg nam daje, to są te zasady moralne, które są jasno opisane w Biblii i on mógłby interpretować, to jest znak od Boga, że mam go zabić, ale nie, bo Biblia jasno przedstawiała, że pomazaniec Pana jest jakby, był namaszczony przez Boga, on tylko przez Boga może być jakby zgięty z tego urzędu, ale Dawid nie może targnąć się na niego. Tak, tak, to jest bardzo fajna myśl, bardzo mi się podoba. Ale przejdźmy dalej do dalszej tej dyskusji, kiedy już Dawid rozmawia z Saulem i od wersetu 16. Niech wtedy Pan będzie sędzią i rozsądzi między mną a między Tobą. Niech zobaczy i ujmie się ze sprawą moją i odda mi sprawiedliwość przed Tobą. A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul: czy to Twój głos, synu mój Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem. I rzekł do Dawida: jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż Ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem Ci zło. Dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w Twoje ręce. Gdy ktoś natnie się na swojego wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść,
Niech Pan odpłaci Ci dobrem za to, że dziś, co dziś dla mnie uczyniłeś. Teraz o co wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w Twojej osobie utrwali się Królestwo Izraelskie. Cała... Okej, chyba zacznę po prostu od tego, że jest mi po prostu żal Saula. W sensie on jest tak tragiczną postacią, bo on w momencie, w którym zdecydował się podążać własnymi ścieżkami i coraz częściej wybierał, nie wiem, to co mu podpowiadało jego ludzkie serce, a nie to co sugerował mu Bóg, czy ludzie dookoła niego, czy Natan, czy ktokolwiek dookoła, to jednak... Samuel, nie Natan. Tak, dobrze? Tak, Samuel. Tak. To Saul cały czas wchodził w coraz ciemniejszą ciemność i tak jakby już był świadomy, że nie ma powrotu, ale jednak ma takie przebłyski, w której orientuje się, jak bardzo jest z nim źle, a jak bardzo dobrze jest z Dawidem. I to jest takie tragiczne, bo on nie widzi dla siebie ratunku już w tym momencie. Tak, i powiedzmy, jeżeli chodzi o samą władzę królewską, to rzeczywiście już było powiedziane, że będzie mu odebrana. I już to zapadło. Jeżeli chodzi o wieczne jego życie, gdzieś tam, to on mógł się zmienić. I zmienił się na jakiś krótki czas, tylko problem było to, że ten jego charakter jakby za bardzo ulegał tym emocjom, tej złości i tak dalej, co wcześniej było pielęgnowane, więc nawet jeżeli przez jakiś czas pod wpływem jakby tego aktu łaski Dawida dał mu spokój na chwilę, to no potem wiemy, że potem kolejny raz i kolejny Dawid no, był atakowany przez Saula. Tak, i raz za razem w sumie był wierny na tyle, żeby cały czas odpłacać mu dobrem, nie? Żeby jednak nie zabijać go. I dla mnie w ogóle ta cała narracja, która jest tutaj przedstawiona, gdzie Dawid swoim dobrem zmienia złego Saula. Prawda? Czyli to, że ja się wystawiam bardzo często właśnie na jakieś niebezpieczeństwo, ale jednak decyduję się nie działać w taki, nie wiem, ogólnie przyjęty sposób, tak jakby sobie świat chciał, żebym działał, tak żeby ludzie chcieli, żebym działał, tylko działam tak, jak chcę, tak jak Bóg chciałby, żebym działał. I w sumie tak, jak ja chcę, skoro jest Bóg blisko mnie, to nagle moje pragnienia się zespalają z pragnieniami Boga. I jednak decyduję się czynić dobrze. I tutaj można zobaczyć, że jednak to dobro też ma ogromny wpływ na ludzi dookoła nas, że ono ma znaczenie. I jesteśmy do tego powołani, nawet jeżeli wydaje się, że sprawiedliwym byłoby po prostu odpłacić złem za zło, to no nie, Dawid, on ma być przywódcą, ma być królem, który on też jasno zaznacza, że niech wtedy Pan będzie sędzią i rozsądzi między mną a Tobą, niech zobaczy i ujmie się za sprawą moją i odda mi sprawiedliwość przed Tobą, ale niech to zrobi Bóg. A nie ja. Więc tutaj nie ma, że ja się zemszczę i oddam Ci, na co zasługujesz, tylko Boże, Ty wiesz, jak jest trudno. I też Dawid, on nie jest chłopcem do bicia w tym kontekście, że on zaznacza, że no, to nie jest fair, ale ja nie będę Cię sądził. Fajne jest, teraz zwróciłem uwagę, w 18, w UBG w 18 wersecie, u Ciebie pewnie w 19, jest ta, Saul mówi, że choć bowiem Pan wydał mnie w Twoje ręce, nie zabiłeś mnie. Saul tutaj też podkreśla to, że on jest już tak jakby znowu świadomy swojego stanu, świadomy tego, że niejako robi źle i ta sytuacja, w której teraz są, doprowadziła do tego, że Dawid mógł go zabić, a jednak Dawid, człowiek, mógł być tak blisko Boga, że podjął boską decyzję, aby jednak ocalić życie. I dla mnie to nie dość, że pokazuje wartość dobra, nie dość, że pokazuje kontrast między Dawidem a Saulem, nie dość, że pokazuje tą tragedię Saula, to jednak pokazuje jeszcze, że to życie na ziemi, w życiu na ziemi tutaj, jeśli będziemy podążać blisko Boga, to jest możliwe, żeby odzwierciedlać jego charakter. Bóg taki jest. No, ostatecznie zostaliśmy do tego powołani, nie? To byłoby dziwne ze strony Boga, gdybyśmy zostali powołani do bycia doskonałymi i to miałoby być nigdy nieosiągalne. A jednak tutaj właśnie widzimy w przypadku Dawida, że jest, że on powołuje nas do tego, daje nam siły i chce, żebyśmy właśnie mogli dążyć w tym kierunku. Więc jeżeli dzisiaj akurat spotkacie jakiegoś swojego wroga, a nawet jeżeli nie macie, ale czasami po prostu są takie sytuacje, że
jest ktoś, kto jest dla nas trudny z różnych względów i robi nam na złość i tak dalej. Więc jeżeli tak się stanie, że będziemy mieli kontakt z tą osobą, to zgarnijcie na jej głowę rozrzucone węgle. Pojarzycie tą myśl z Nowego Testamentu, że właśnie udzielając jej pomocy, jakby jeżeli pragnie, to go napój, jeżeli jest głodny, to go nakarm, po prostu mu pomóż. I nawet jeżeli wiecie, że ludzie się po waszej stronie, to zostawcie to Bogu. Więc dzisiaj życzę wam, żebyście dużo węgli swoich wrogów zwrócili. Rozrażonych. Ale pamiętajcie, o co chodzi. Tak, dokładnie. Więc przejdziemy teraz do modlitwy. Może też właśnie o te osoby, z którymi jest nam trudniej, żebyśmy mogli je traktować tak, jak Bóg traktuje ludzi. Boże, dziękuję Ci, że Ty dałeś nam możliwość stawania się podobnymi Tobie. Za to, że Ty posłałeś Ducha Świętego, który będzie nas zmieniał, jeśli tylko wyrazimy taką wolę. Że dodałeś nam wszystkich sił, abyśmy mogli właśnie upodabniać się do Ciebie. Za to, że nas korygujesz, wspierasz i inspirujesz do tego, aby odpowiadać dobrem na wszystko, co nas spotyka. I prosimy Cię o tą wytrwałość dalej, abyśmy mogli czerpać z Twojej mocy, abyśmy mogli czerpać z Twojej miłości i przelewać to wszystko na innych ludzi. Czy to tych przyjemnych, miłych, dobrych, czy to tych mniej. Bo i oni są, Panie, Twoimi dziećmi i pozwól nam kochać ich tak, jak Ty ich kochasz. Amen. Miło nam, że dzisiaj znowu nas słuchacie i że możecie zasilać się Bożym Słowem. Jak możecie, to oczywiście lajkujcie, posyłajcie to dalej i dobrego... Tak jest. I dobrego dzionka życzymy.